Zemła. Artysta, rzeźbiarz, pedagog jest jednym z najwybitniejszych, najbardziej znanych współczesnych polskich rzeźbiarzy. Urodził się w Jasienicy Rosielnej na Rzeszowszczyźnie. Po kilku latach rodzina przeniosła się do Komańczy. Artysta opowiada często o życiu małego, wielokulturowego miasteczka, w którym przyszło mu dorastać. Mieszkali w nim Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Podkreśla, że wszyscy dobrze się dogadywali i żyli ze sobą w zgodzie. Prawdziwą traumą było rozstrzelanie wszystkich żydowskich mieszkańców miejscowości w pierwszych dniach wojny. Gustaw Zemła opowiada także o swoich artystycznych inspiracjach. Jako dziecko często chodził do barokowego kościoła. Lubił w nim godzinami oglądać zamieszczone tam rzeźby, obrazy, malowidła. Potem przerysowywał w domu to, co widział w kościele. Z coraz większą precyzją, z coraz większą starannością. Uważa dziś, że wizyty w kościele oraz książki z ilustracjami miały duży wpływ na jego rozwój. Po wojnie rozpoczął naukę w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, a studiował w latach 1952-58 na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni rzeźby. Od roku 1958 przez 50 lat pracował na Akademii i uczył studentów. Był wybitnym pedagogiem, ale nie narzucał swojego punktu widzenia, chcąc, by każdy student był indywidualnym wyrazicielem swoich odczuć. Pełnił jednocześnie funkcję prorektora szkoły oraz dziekana Wydziału Rzeźby. Został profesorem, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a jest to instytucja skupiająca elitę kadry naukowej. Od paru lat jest również członkiem Rady Programowej Fundacji Centrum Twórczości Narodowej. Zadebiutował jeszcze w czasach studenckich. Terrakotowa rzeźba Macierzyństwo przedstawia matkę i dziecko w zespojeniu ukazującym więź materii, ducha i misterium rodzicielstwa. Rzeźba nawiązuje do wyobrażeń Madonny z Dzieciątkiem. Matkę przenika cierpienie, symbolizowane przez krzyżowy układ, obciążające postać okrągłe kamienie i powrozy na jej ciele. Hieratyczność układu przywołuje na myśl wyobrażenia średniowiecznej hodegetri Theotokos. Gustaw Zemła specjalizuje się w rzeźbie pomnikowej, sakralnej oraz studyjno-kameralnej. Jest autorem m.in. pomników Powstańców Śląskich w Katowicach, Ludwika Waryńskiego w Warszawie, Henryka Sienkiewicza w Warszawie i wielu innych miastach. Wszystkie te dzieła cechuje innowacyjne podejście do zaganiania monumentalnej rzeźby w przestrzeni miejskiej oraz nowatorskie ujęcie tematu. Do wczesnych realizacji Gustawa Zemły należą pomniki popiersia Karola Świerczewskiego z 1968 roku i Ludwika Waryńskiego z 1974 roku. Ten ostatni znajdował się początkowo na warszawskiej Woli, a obecnie w magazynach firmy Bumar Waryński S.A. o dziwo. Pomnik upamiętnia polskiego ideologa ruchu socjalistycznego. Oto model pomnika Świerczewskiego. Jednak do najbardziej rozpoznawalnych rzeźb Zemły, jeśli nie wręcz najbardziej rozpoznawalną, jest pomnik Powstańców Śląskich zaprojektowany dla Katowic w 1967 roku jako dar społeczeństwa miasta Warszawy ofiarowany społeczeństwu Górnego Śląska. Jest to rzeźba o trzech masywach przypominających skrzydła rozpostarte do lotu, które symbolizują trzy powstania śląskie z lat 1919, 1920 oraz 1921. Pomnik znajduje się w pobliżu ronda przy Alei Korfantego. Dziś ów pomnik stanowi jeden z symboli Górnego Śląska. Sam artysta o rzeźbie w wywiadzie udzielonym Art & Business powiedział, cytuję: „Chciałem pokazać, że trzy kolejne pokolenia wyrastały ze śląskiej ziemi, że były uskrzydlone i polskie”. Inny pomnik to Polegli Niepokonani.
Niepokonani z 1973 roku, symbolizujący pełną poświęcenia walkę obronną ludności Warszawy. Sposobem ukazania postaci artysta nawiązuje do antycznych wyobrażeń bohaterskich greckich wojowników z bitwy pod Termopilami. Pomnik ustawiono na terenie miejsca pochówku pomordowanej ludności cywilnej Warszawy w zwieńczeniu szczytu kurhanu kryjącego ludzkie prochy. Natomiast w Szczecinie od roku 1979 możemy oglądać pomnik czynu Polaków autorstwa Zemły. Pomnik był uświetnieniem obchodów 35. rocznicy odrodzenia Polski. Części pomnika przypłynęły do Szczecina barkami Morzem Bałtyckim oraz Wisłą i Odrą. W pomniku czynu Polaków możemy wyróżnić trzy spiżowe orły, które symbolizują trzy następujące po sobie pokolenia. Polonię szczecińską sprzed II wojny światowej, pionierów powojennego Szczecina oraz pokolenie rozbudowujące miasto. Wokół pomnika umieszczono nazwiska i nazwy współtwórców i ofiarodawców, dzięki którym ten pomnik mógł powstać. Pomnik jest monumentalny. Każdy z orłów waży około 20 ton, a cała wysokość pomnika wynosi ponad 22 metry. Kolejna monumentalna rzeźba Zemły to pomnik Bitwy o Monte Cassino w Warszawie. W latach 90. Stowarzyszenie Architektów Polskich ogłosiło konkurs na pomnik upamiętniający bitwę pod Monte Cassino. Monument został odsłonięty w 1999 roku w ramach obchodów 55. rocznicy bitwy. Pomnik przedstawia bezgłową Nikę ze śladami walki i okaleczenia. W podstawie pomnika widać wzgórze pokryte całunem, podstać Matki Boskiej i porozrzucane hełmy. Na cokole umieszczono też urnę z prochami bohaterów umieszczoną pod całunem, na której widnieje krzyż Monte Cassino. Na cokole wyrzeźbiono również godła pięciu polskich jednostek, które brały udział w bitwie. Rzeźba ma ponad 12 metrów wysokości. Pomniki Bitwa pod Monte Cassino, Poległych Niepokonanych i Pomnik Powstańców Śląskich to najpiękniejsze monumenty, synteza talentu mistrza, heroizmu żołnierzy i naszej świadomości. Ale w podobnym duchu są utrzymane też inne dzieła, które możemy oglądać w przestrzeni miast. Pomnik Broniewskiego formą i monumentalnością przypomina Pomnik Powstańców Śląskich. Ze zwielokrotnionych form wynurza się twarz poety, otoczona wersetami, napisami, cytatami z jego wierszy. Przejmujący pomnik Dekalogu w Łodzi z 1995 roku. Powstał niedaleko miejsca, w którym wcześniej stały dwie łódzkie synagogi gminne, dokładnie w miejscu dawnego targu. Jest to całe założenie pomnikowe z ekspresyjną figurą Mojżesza dźwigającego tablicę Dekalogu. Tu widzimy formę placu zamkniętego murem, na którego wypiętrzeniu wznosi się cokół z figurą Mojżesza. Postać Mojżesza jest ukazana w ruchu z ręką ku górze, jakby napominająca. Przywodzi na myśl moment powrotu Mojżesza z Synaju, kiedy z niedowierzaniem i gniewem ocenia sytuację w obozie, gdzie trwa zabawa przy Złotym Cielcu. A tutaj inna figura Mojżesza, model do tego pomnika, który obecnie jako skończoną rzeźbę gotową można oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Rzeźba oczywiście mniejszych rozmiarów. Twórczość Zemły wykracza poza granice naszego kraju.
W roku 1999 w Peru został zrealizowany pomnik Ernesta Malinowskiego, twórcy kolei transandyjskiej. Monument ma formę zbliżoną do obelisku, takiego niezbyt wysokiego. Hołd dla wielkiego polskiego inżyniera jest podwójny. Pomnik wykonano z polskiego granitu, specjalnie sprowadzonego, a więc nie tylko polski twórca dla polskiego inżyniera, ale także polski kamień. Co ciekawe, jest to najwyżej położony pomnik świata. Gustaw Zemła jest też autorem wielu pomników poetów, ludzi, kultury, wybitnych dowódców. Niejednokrotnie portretuje tę samą postać za każdym razem inaczej. Powtarza te tematy wiele razy. Przykładem jest pomnik Sienkiewicza, który mamy tutaj w Warszawie i w Kielcach. Inna realizacja to pomnik Norwida w Lublinie. Pomnik generała Ziętka w Katowicach. Przykłady oczywiście możemy mnożyć, tych realizacji jest bardzo dużo. Chcę zwrócić uwagę na takie bardziej przejmujące dzieła, które wyszły spod ręki Gustawa Zemły. Przed nami przejmujący toruński pomnik błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona harcerzy, który nawiązuje do formy pieczy. Kapłan, niosąc na rękach zmarłego więźnia, jest pełen współczucia. Widzimy jego twarz pełną bólu. Artysta znakomicie oddał tutaj pełnię cierpienia. Tutaj mamy zbliżenie, widoczna fizjonomia tej postaci, także fizjonomia więźnia, a obok Bocetto w maleńkiej skali, również z brązu, rzeźba, która jest wolno stojąca, która przedstawia dokładnie ten sam temat. Z kolei pomnik ofiar katyńskich, pomnik katyński w Kielcach, to znakomite studium głowy inspirowanej rzeźbą antyczną. Rzeźba, cały ten pomnik odbiega od dotychczasowych realizacji, jest to bowiem rzeźba kamienna. Dotychczas widzieliśmy przede wszystkim rzeźby wykonane z brązu. Jednocześnie ten temat i ta forma pokazuje, jak bardzo różnorodna jest twórczość Gustawa Zemły, jak on jest wszechstronny, po prostu posługuje się rozmaitymi materiałami i odlew z brązu, który jest, bazuje na modelu, ale jest bardziej taką mechaniczną formą, i rzeźba kamienna kuta, która wymaga niesłychanej precyzji i polega na odejmowaniu zbędnego materiału, a nie dodawaniu ich jak w modelach. A tu Bocetto do tego pomnika, sama głowa. Wśród rzeźb po tematyce, można powiedzieć, zaangażowanej zwraca uwagę pomnik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Toruniu. Dłonie rozłożone w geście modlitwy Oranta nadają postaci męczennika znamienną formę krzyża. Szczególną wymowę mają powrozy zwisające z ramion, korespondujące ze kapłańską stułą, znakiem szafarza sakramentów. Tors, proszę zwrócić uwagę, wyrasta z sutanny, u góry jest nagi, jak u Chrystusa na krzyżu. Męczennik współczesności. Męczennik współczesności, który został przedstawiony jako Alter Christus. Tutaj mamy gipsowe bocetto figury w neutralnym tle, w muzealnej przestrzeni, stwarzającej dużo lepszą atmosferę do odbioru tego dzieła. To jest atmosfera bardzo intymna, można te rzeźby dokładnie obejrzeć, przyjrzeć się wyrazowi twarzy,
ruchom szat. Widać, jaka ekspresja z tej rzeźby emanuje. To jeszcze taka ciekawostka. Pomnik psalmisty Dawida w Zamościu przed Nową Bramą Lubelską. I jego terrakotowy model oraz model z brązu, pozwalający nam bardzo dobrze obejrzeć figurę, różnicę między tymi rzeźbami, łatwiej dostępny niż na wysokim postumencie. Do szczególnych realizacji Gustawa Zembły należą pomniki papieża Jana Pawła II. Wiemy doskonale, jak trudno dobry pomnik papieża Jana Pawła II. Całą Polskę zasypały rozmaite dzieła, które często nie mają nic wspólnego z wizerunkiem prawdziwego Ojca Świętego. Natomiast Zembła tych pomników zrobił bardzo dużo. Między innymi są to pomniki znajdujące się w Krakowie, odsłonięte w 1991 roku, pomnik upamiętniający wizytę Ojca Świętego w Płocku w 1994, nawet w Montevideo w 1998. Pierwszy pomnik papieski powstał w Krakowie, w dzielnicy Mistrzejowice na osiedlu Tysiąclecia, to jest Nowa Huta. Postawiono go przed kościołem świętego Maksymiliana Kolbe, do którego zresztą wkrótce Zembła wykonał cały wystrój rzeźbiarski, łącznie z ołtarzem głównym. Pomnik papieża przedstawia figurę oddaną z brązu, stojącą na granitowym cokole z jego herbem. Odsłonięcie nastąpiło na początku roku 1991. W pomnikach papieskich Zembła wykorzystuje często schemat postaci wynurzającej się ze skały, która stanowi z figurą organiczną całość. Nadaje to takiej dynamiki przedstawianej postaci. Motyw skały widzieliśmy w Krakowie, pojawia się także na wspaniałym pomniku w Nowym Sączu. Jest to szczególna rzeźba, można ją oglądać ze wszystkich stron, wyniesiona na ogromnym cokole z aranżacją jeszcze wokół placu. Artysta przedstawia papieża w różnych okresach jego pontyfikatu, takiego, jakim został zapamiętany podczas pielgrzymek. Te wizerunki są też zapisem czasu w życiu człowieka. Sylweta z wiekiem coraz bardziej pochylona, szaty coraz bardziej przytłaczają. Ważny jest gest ręki i pochylenie głowy, realistycznie przedstawiony wyraz twarzy. To jest widoczne w pomniku Jana Pawła II w Suwałkach z 2007 roku. Papież jest jakby bliski nam, pozdrawia, pochyla się ku nam. Niestety bardzo często się zdarza, że otoczenie pomnika nie jest specjalnie szczęśliwie dobrane. W Łukowie na przednim zdjęciu widzieliśmy to, jak i tu w Suwałkach. Jest to plac wśród nieciekawej zabudowy, która właściwie nie stanowi dobrego otoczenia dla figury Jana Pawła II. Kolejne pomniki na Górze Świętej Anny i w Katowicach. Jak widzimy, Katowice to takie miasto, gdzie rzeźby Gustawa Zembły jest bardzo wiele. Tutaj akurat jest figura świętego Jana Pawła II, ale widzieliśmy tam i powstańców śląskich, i po drodze jeszcze jakieś inne pomniki, także tutaj jest to miasto, które może się poszczycić dużą liczbą realizacji. Interesująco przedstawiają się bocetta do tych wielkich realizacji. Są to małe, kameralne pomniki rzeźby wielkości około 20-30, czasami co większe centymetrów. Z tymi rzeźbami możemy obcować bezpośrednio. Nie stoją na wyniosłym cokole, nie są monumentalne, są bardzo kameralne, intymne wręcz. W takich zaciszach galerii i muzeów jest możliwy taki bezpośredni kontakt z tą osobą przedstawiającą. Widać też bardzo dobrze rękę mistrza, ten sposób modelowania, bardzo ekspresyjny, ruchliwość tkanin, mimikę twarzy. To jest tutaj znakomicie ukazane. Oprócz wielkich form, w których specjalizował się artysta przez całe swoje życie, tworzył on też rzeźbę kameralną. I to też właściwie
przebijało się przez całą i przewijało się przez całą jego twórczość. Oto Niobe z 1967 roku, ponadczasowy symbol rozpaczy, symbol niewinnej, bezradnej ofiary działania przerastających człowieka sił. Widać tu inspirację antykiem, coś z klasycyzmu wcierającego się w ludzki ból, w ludzki wymiar tragedii. Dzieje się tak w sumie niezależnie od samego tytułu, tkwi w samej rzeźbie. Ten klasycyzm jest tutaj bardzo dobrze widoczny. Tak samo późniejsza o kilka lat rzeźba Obrońcą Pokoju, która jest w tej chwili eksponowana w Centrum Sztuki w Orońsku, gdzie widzimy taką klasyczną, grecką, więc wręcz postać w ujęciu popiersiowym, taka też postać zwycięska. Kopernik, poeta. Artysta w jednym z wywiadów powiedział, cytuję, lubię i umiem czerpać z antyku, potrafię adaptować wartości, które mi są potrzebne do wyrażania swoich współczesnych prawd. Trzeba być twórczym i autentycznym w swych inspiracjach, wyrażać też cząstkę swojej osobowości. Koniec cytatu. Tak więc w pracach Zemły możemy dostrzec nie tylko antyczne piękno i harmonię, ale również silną ekspresję jego własnych emocji, odczuć i siły. Chopin z roku 1999. Rzeźba daje odbiorcy duże możliwości interpretacyjne. Zemła przedstawił geniusza, którego życie było przeniknięte polskim pięknem, cierpieniem też. Cierpieniem została naznaczona jego twarz. Proszę zwrócić uwagę, przymknięte oczy są zwrócone jakby do wewnątrz. Na twarzy odbija się samotność. Jest to rzeźba niezwykła. Wszyscy mamy w pamięci ogromną rzeźbę Szymanowskiego w Łazienkach. Tego dzieła nic nie jest w stanie przytłumić. Tu mamy do czynienia z rzeźbą kameralną, stojącą na postumencie, przeznaczoną do takiego bliskiego obcowania, do bliskiego oglądania, ale ta kameralność jakby nie zmniejsza wielkości tego dzieła. Jest to rzeczywiście dzieło ogromne i dorównuje chyba skalą wewnętrznej siły dorównuje dziełu z Łazienek. A oto inne niezwykłe dzieło. Po pierwsze Michała Anioła. Wizerunek innego geniusza. Tytan pracy. Tytan pracy, podobnie jak tytanem był, czy może jest nadal, bo to artysta żyjący, Gustaw Zemła, który tworzył i ogromne realizacje ponad ludzką skalę i małe kameralne dzieła. Jakże bliskie są sobie te postacie. Jak wymowne jest to zdjęcie, w którym Gustaw Zemła stoi obok Michała Anioła. Przeglądając pracę Gustawa Zemły, można zauważyć przede wszystkim dążność do wyrażania poprzez ruch i dynamikę formy siły i dramatyzmu. Monumentalność to jest jedna z głównych cech, głównych charakterystycznych cech jego dzieł. Jednak mówiąc o dorobku tego artysty, należy pamiętać o innym obliczu jego prac, takich prac zainspirowanych sztuką religijną. Święty Sebastian, którego tutaj widzimy, to tajemnica śmierci, która wydała owoce. Wyraziste oczy bohatera przejmują spokojem i mówią o heroizmie. Ciekawe jest połączenie materiałów. Rzeźba jest wykonana z ceramiki, terakotowa, wypalana. Do tego dołożone są kawałki marmuru w formie kamienia, którym był kamienowany tenże święty. Ten kamień utkwił w czole, ten kamień ściele się wokół tej rzeźby. Daje to jeszcze większy wyraz autentyczności. A oto dwie inne rzeźby, Wyszyński i Matka Teresa. Obie rzeźby wykonane z gipsu, odlewy gipsowe, częściowo patynowane, polichromowane. Dwie rzeźby przedstawiające herosów XX wieku, ludzi oddanych bez reszty dobru. Ich realistyczne, nieidealizowane, niczym nieupiększone oblicza są pełne spokoju i wewnętrznego światła, które artysta oddał w mistrzowski sposób. Te rzeźby są wręcz kameralne, są to nieduże rzeźby naturalnej wielkości, naturalnego kształtu, naturalnego wyrazu, oddają taką atmosferę, dają taką atmosferę autentyczności. Czujemy się jakbyśmy z tymi postaciami rozmawiali, jakbyśmy byli obok nich, obok żywych ludzi. A oto ukrzyżowanie z Mistrzejowic.
Motyw ukrzyżowania Zemła podejmował kilkakrotnie. Zobaczymy zaraz sobie kilka takich realizacji. To w Mistrzejowicach roku 1983 było pierwsze. Pamiętajmy, że w tym samym kościele był zrealizowany cały wystrój, zaraz go zresztą Państwu pokażę. To trwało kilka lat, a w międzyczasie przed kościołem powstała figura świętego Jana Pawła II, którą już prezentowaliśmy sobie na jednym z poprzednich zdjęć. Oto kolejne rzeźby z Mistrzejowic, święty Jan Chrzciciel, święta Jadwiga. W sumie tych rzeźb było 40. Wrażenie robi droga krzyżowa skomponowana do kościoła w Mistrzejowicach. Są to reliefy, ale częściowo plastyczne. Relief jest zwykle półplastyczny, jest to taka płaskorzeźba. Tutaj mamy do czynienia z rzeźbą, która częściowo wtapia się w płaszczyznę, częściowo z niej wychodzi. Jest właściwie namacalna, można ją dotknąć, ze wszystkich stron obejrzeć. Proszę też zwrócić uwagę na fakturę tej rzeźby. Bardzo rozedrganą, bardzo taką malarską, wieloplanową. Tutaj kilka kolejnych reliefów z przybliżeniami ukazujących i stację Drogi Krzyżowej, i poszczególne sceny z życia Chrystusa rozmieszczone w całym kościele. Są to odlewy z brązu. Widzimy tutaj też wieloplanową kompozycję. Proszę zwrócić uwagę, po prawej stronie jest to zdjęcie z krzyża, właściwie opłakiwanie w tle, krzyże na Golgocie. Tutaj dwie postacie w kompozycji takiej ukośnej, diagonalnej. Chrystus jest podtrzymywany, osuwa się, trochę przypomina nam to kompozycję Michała Anioła Pieta ze świętym Nikodemem, gdzie Chrystus jest podtrzymywany, Chrystus omdlewający, podtrzymywany przez świętego Nikodema w bardzo podobnej pozie. Może bardziej pionowa kompozycja u Michała Anioła, tutaj diagonalna, ale układ nóg, układ ciał obu postaci jest właściwie bardzo zbliżony. Widać tę inspirację wielkim mistrzem. Do tematu cierpiącego Chrystusa Zemła wracał wielokrotnie. Wspominał, cytuję, gdy mówię o cierpieniu, mam wyrzuty sumienia, bo jakże o nim mogę mówić, gdy go w wielkiej skali nie doświadczyłem. Ale z drugiej strony widać, że cierpienie może być piękne, tak piękne jak lico zaoranego pola. Bardziej fascynuje mnie pomarszczona, zbrudzona twarz starego człowieka, człowieka cierpiącego, niż gładkość młodej kobiety. Więcej znajduje w niej prawdy. Koniec cytatu. Jest to wypowiedź z artysty z wywiadu Wiesławy Wierzchowskiej, wybitnego krytyka sztuki. I tutaj mamy na potwierdzenie z tych słów krucyfiks, rzeźba luzem, nieprzeznaczona właściwie do żadnego wnętrza, rzeźba, która znajduje się w pracowni, znajdowała się do niedawna w pracowni artysty, obecnie jest eksponowana w Muzeum Archidiecezjalnym. Monumentalna rzeźba wykonana z gipsu, polichromowana, na poły ludowa, jeśli spojrzymy na twarz, też dramatyczna, ciało wykręcone, nawet zdeformowane, pełne takich ekspresyjnych miejsc, ekspresyjnych momentów, właśnie wyraz takiego cierpienia, a także niesłychanego dobra i spokoju emanującego z twarzy Chrystusa. W tym samym duchu utrzymana jest, odlana tym razem z brązu, kompozycja Pietà pamięci ofiar 11 września 2001 roku. To jest taki hołd artysty dla tych ofiar, które zginęły w Nowym Jorku w tym czasie. Proszę zwrócić uwagę, ta rzeźba sprawia wrażenie niedokończonej, jakby urwanej, ułamanej, stoi na cokole. Z boku Chrystusa niejako wynurza się Maria, u jego boku zamyślona, ona nie rozpacza, ona właściwie jest bardzo spokojna, Chrystus się ku niej skłania. To wyrwanie Chrystusa jakby z obciętymi rękami, z głową
przepasaną cierniem, wykonanym z drutu kolczastego. Cała ta rzeźba jest odlewem spatynowanym, to jest odlew z brązu patynowany na zielono. Robi przejmujące wrażenie. Ona z jednej strony jest bardzo spokojna, taka statyczna, z drugiej strony pełna jakiejś wewnętrznej siły, wewnętrznej ekspresji. Kilka jeszcze rzeźb, w większości takich rzeźb o tematyce sakralnej, ale też jak widzimy po prawej stronie ta lustracja, gdzie postać zasłania głowę kartką, ukrywa się jakby. Także nie tylko mamy do czynienia z rzeźbami sakralnymi, ale te małego formatu rzeźby sięgają również innych tematów. Tu z jednej strony reliefy, w tym świetny Veraikon, z drugiej Madonna na półksiężycu, taka bardzo kameralna, też skromna jakby rzeźba figuralna. Płyta z Drogi Krzyżowej, tym razem w Serpelicach, ona nawiązuje swoją formą do tego, co widzieliśmy w kościele świętego Maksymiliana Kolbe w Krakowie Mistrzejowicach. Tam była podobna scena z Chrystusem jakby w takim otoczeniu. To jest relief, ale częściowo pełnoplastyczny, więc taka forma zupełnie szczególna, pełna dramatyzmu, a jednocześnie taka fakturalna ta rzeźba, bardzo, bardzo ciekawa, prawie że malarska ta powierzchnia. W latach 1998-2012 powstały cykle reliefów układające się w plakiety do wyimaginowanych drzwi. Cały zestaw tych rzeźb nosi nazwę Wrota Miłosierdzia. Są to cykle reliefów, które swoją formą w ogóle nawiązują do drzwi katedr średniowiecznych, jak do katedry gnieźnieńskiej czy włoskich katedr, do których w epoce romańskiej takie drzwi fundowano. Potem temat powtórzono w Florencji renesansowej, przypomnę, drzwi do baptisterium florenckiego w samym początku renesansu, dzieło Brunelleskiego, takie bardzo przestrzenne te rzeźby figuralne. I tutaj jakby powtórzenie, nawiązanie do tego tematu, artysta wykonał takie cztery cykle, są to Wrota do przeszłości, Droga Krzyżowa, Ave Maria oraz Caritas, wszystkie pod tytułem ogólnym Wrota Miłosierdzia, łącznie 66 reliefów. Tutaj widzimy kilka takich scen w wrotach, Wrota do przeszłości, ze sceną wygnania z raju Adama i Ewy, wieżą Babel. Tutaj widzimy kilka takich scen jest widocznych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Oto tutaj poszczególne kwatery, które pokazują całe bogactwo tego reliefu. Zdawałoby się, że płaskorzeźba jest to temat bardzo niewdzięczny, bo nie dający możliwości jakby wyrażenia jakiejś ekspresji, a okazuje się, że nic bardziej mylnego. Tutaj mamy gradację planów, gradację jakby malarską. Widzimy pełne plany pierwsze, gdzie te figury są no, prawie namacalne, prawie dające się objąć i dalej te plany zanikają, one wtapiają się w tło. Dalsze przestrzenie w krajobrazie czy we wnętrzu, gdzie ta rzeźba jest, gdzie te figury stoją, one są prawie zarysowane, tylko lekko takie ukazane. Część motywów, które tutaj spotykamy, na przykład tapeta, którą widzimy po prawej stronie, nawiązuje do realizacji wcześniejszych monumentalnych. Przypomnę jeden z pomników, który oglądaliśmy poprzednio. Szczególne wrażenie w oglądanych reliefach robi plakieta pokazująca rozmowę Chrystusa z dobrym łotrem na krzyżu. Ta plakieta jakby wśród innych plakiet oglądana jest w całości, jako jedno dzieło. Patrząc na szereg scen w tych drzwiach, my nie zastanawiamy się nad każdą jedną, oglądamy to jako całość. Natomiast dopiero przyjrzenie się każdej kwaterze wydobywa takie niuanse. Tutaj ta scena jest szczególna, pokazuje taki moment intymny. Te postacie ze sobą rozmawiają, tego nikt pod krzyżem nie słyszał. To jest rozmowa bardzo, bardzo taka cicha, całość skupia się tylko w obrębie tych dwóch osób. Tylko te dwie osoby wymieniają ze sobą poglądy. Tutaj
dobry łotr zwraca się do Chrystusa, a on mu zapowiada, że będzie jeszcze dzisiaj w niebie. Więc to jest scena rzeczywiście niezwykła. Proszę też zwrócić uwagę, jak ona jest oszczędnie wyrażona. Jednocześnie dużo ekspresji w budowie ciała, prawie zdeformowanego, a z drugiej strony te postacie gdzieś zanikają. One są naprawdę bardzo, bardzo delikatnie, oszczędnie modelowane. Znowu mamy pietę tutaj u dołu, a rzeźba u góry, którą widzimy, jest to miłosierdzie, ojciec miłosierny. Tutaj Bóg Ojciec, który przygarnia, ale inspiracją tej rzeźby, dla powstania tej rzeźby, inspiracją był obraz Rembrandta, Syn Marnotrawny. Tam też jest obraz takiego miłosierdzia, gdzie ojciec przygarnia tego syna, który zbłądził, który odszedł od ojca, roztrwonił majątek i później bez grosza wraca do niego skruszony i ojciec go ogarnia. Jest to taki sam gest jak u Rembrandta. Proszę zajrzeć kiedyś do kompozycji Rembrandta, zobaczyć jak ten obraz wygląda, porównać oba dzieła. I jeszcze jeden końcowy akord Krzyża Oświęcimskie. Sylwety ludzkie odlane w patynowanym aluminium, zwielokrotnione, dynamiczne, jakby tylko naszkicowane, rozpięte na powielających się formach krzyży, ekspresyjnie narastających, piętrzących się, wychodzących do góry. Postacie wyrywają się z kształtu tej materii. Ich heroizm przezwycięża cierpienie i śmierć. Niosą zapowiedź zwycięstwa przez krzyż. Figury są zróżnicowane, tych form powstało bardzo wiele. Proszę zwrócić uwagę, jakże one są dramatyczne. I jeszcze jedno zestawienie, a tu widzą Państwo obok tych krzyży inne dzieła, o których sobie już mówiliśmy, a więc pieta pamięci ofiar 11 września, w głębi zaś widzimy popiersie, a właściwie głowę Stefana Wyszyńskiego. Dorobek artysty jest ogromny, jest monumentalny, istnieje w przestrzeni miast i w zaciszu galerii oraz sal muzealnych. Dzieła różnorodne, w różnych technikach, w różnych materiałach, a jednak z podobnym przesłaniem. Zemła zdaje się mówić: dla mnie największy sens ma postać ludzka. Po prostu człowiek. Dziękuję za uwagę.